pasja do sportów motorowych była we mnie od zawsze. Prawo jazdy, jak zrobiłem, to od razu były takie przygotowania auta do startów w amatorskich rajdach samochodowych. Trochę te moje plany pokrzyżował wypadek, w wyniku którego straciłem obydwie ręce. W ogóle nie wydawało mi się, że jeszcze będę mógł do tego wrócić. No jednak dobry przykład innych ludzi, którzy pokazali mi, że trzeba zmienić trochę swój punkt myślenia i po prostu uwierzyć się da i zacząć próbować, sprawiły, że właśnie zacząłem. Zacząłem pierwsze próby jazdy samochodem. Na początku też była taka duża determinacja, żeby w ogóle się przemieszczać po mieście, móc załatwić różne sprawy. Ważnym momentem było spotkanie z Kasią Rogowiec, która mnie odwiedziła w szpitalu. Jest paralimpijką i również nie ma rąk. To dało takie jakby kopa motywacyjnego. Pokazała, że osiąga sukcesy, w życiu też sobie radzi pomimo tych dysfunkcji. No i wtedy pojawia się takie światełko w tunelu, że jednak jakieś wyjście z tej sytuacji będzie. Zrobiłem licencję wyścigową, a później drift. Dyscyplina, która łączyła jazdę w poślizgu, czyli wielką frajdę z jazdy, kupa dymu za autem, ryk silnika, coś, co jest bardzo widowiskowe. Poznałem Bartka jako zawodnika na imprezie motointegratora i przyznam się szczerze, że kiedy wysiadł z samochodu i zobaczyłem, że jego ręce nie funkcjonują na kierownicy, a samochód robił naprawdę fantastyczne rzeczy, pomyślałem sobie, to musi być człowiek o wielkim duchu. Fantastyczny chłopak, który ma wielką energię, który coraz bardziej nie przyjeżdża dla zabawy czy dla pokazania się, że trzeba jeździć, tylko się ściga. Teraz, żeby się rozwijać dalej, no wiadomo, potrzebna jest pomoc, żeby wejść na ten wyższy etap. I właśnie tak fajnie się złożyło, że pod koniec roku również nawiązaliśmy kontakt z Fundacją Lotto Milion Marzeń. W programie Stypendium na Medal poszukujemy przyszłych mistrzów, szukamy idoli. Bartek ujął nas swoją pasją i determinacją w dążeniu do celu. Poprzez stypendia wspieramy sportowców w osiąganiu ich celów, w sięganiu po mistrzostwo. Bardzo mi po drodze z tą chęcią pomocy. Marzy mi się tak trochę, żeby już nie było atrakcją samo to, że jeżdżę stopą, tylko faktycznie mając taki samochód, który będzie konkurencyjny, również ja dam radę konkurować z innymi zawodnikami. Malowanie to taka moja druga pasja. Zawsze malowałem dla przyjemności. Z początku wydawało mi się, że wraz z utratą rąk przepadła możliwość malowania. Ale dostałem zachętę z wydawnictwa, żeby jednak wysłać swoje obrazy, które są już namalowane stopą. I oni ku mojej ucieszy docenili tę pracę i przyjęli mnie do swojego grona. To moje hobby stało się jakimś tam kolejnym sposobem na życie. Jest kierowcą, jest artystą, jest malarzem, jest wspaniałym człowiekiem, także wielki, wielki szacunek. Będziemy go mocno dopingować. Może kiedyś uda mi się osiągnąć jakiś sukces, będę mógł komuś pomóc, powiedzieć, co po kolei ma zrobić, żeby się pozbierać, żeby sobie radzić.